Dzień dobry, ja jestem Nerwary na przed Państwem. Opis zmian w patchu 10.25, czyli standardowy patch, jak co dwa tygodnie. Z tym, że już to będzie ostatni patch, co ciekawe, w tym roku. Dziwne. E, aczkolwiek będzie jeszcze 10.25b, tylko zobaczymy, czy za tydzień, czy za dwa tygodnie. Pewnie, jak coś będzie turbo OP, po prostu wtedy z nerfią. Taki jest plan. E, no, ciekawe. No, i następny będzie gdzieś tam za, taki już oficjalny, oficjalny, to będzie już wiecie, To będzie patch 11.0, prawda? No bo wtedy się zacznie już sezon. Jeśli dobrze pamiętam, to by było chyba 9 stycznia? Czy to było 9 stycznia? Jakoś tak mniej więcej. Coś w tym deseń. No i standardowo, zostawcie oczywiście kciuka, zostawcie suba i dajcie znać znajomym, że zmiany, zmiany, zmiany się dzieją. I lećmy, lećmy, lećmy z tym. Na początek, nowa postać, Rel wchodzi do Ligi Legend. Szczerze nie patrzyłem czy coś ją tam buffowali czy nerfili, no mi się tak średnio widzi ta postać, ale jeśli mi się nie widzi to znaczy, że będzie OP, także zobaczymy, czy tak będzie. No ja jestem ciekawy tej postaci bardzo, czy ktoś z niej coś wyciągnie. Zobaczymy, zobaczymy. A momu dostaje nerfy, rzecz jasna, aczkolwiek to są chyba już nerfy, które weszły w, w mikropaczu, dokładnie. E, więc przyrost many zmniejszony o 20, co znaczy, że 20 co poziom traci, znaczy 20 mniej dostaje, prawda, więc to całkiem spora sumka się uzbiera tej many, którą straci. E traci 20 obrażeń na ostatnim poziomie, a zazwyczaj jest to umiejętność, którą maksujemy, więc troszkę to boli. E, I Ereczka Stun trwa a pół sekundy, ćwierć sekundy i na 16 dopiero na levelu jest tak jak było wcześniej, także taka sytuacja. Anivia, o, u, tutaj, jest, tutaj jest grubo, Anivia dostaje potężne zmiany tak naprawdę, e, takie, które myślę, że mogą nawet ją przewrócić do częstszego grania, bym powiedział. Margines opóźnienia ataku, e, tutaj w wielkim skrócie e, przyspieszono jej animację ataku podstawowego, nie wiem czy wiecie, ale chyba Anivia Cardus i jeszcze była jakaś trzecia postać, ale nie pamiętam teraz. E, miały takie bardzo stare te animacje, właśnie ataku, i teraz to niby no będzie to lepiej działać, więc no zobaczymy. E, prędkość pocisku ataku podstawowego 100 jednostek więcej. OK, Q, czyli ten nie jest tun, e, Prędkość pocisku 150 do przodu. Jeśli to Q e, przeratuje. Przez kogoś, no to spowalnia go, a wiadomo, jeśli zdetonujesz mu to na głowę, to zdetonuje, rzecz jasna. Wybucha w prawidłowym miejscu zamiast nieco z tyłu. OK. Nie wiem, kiedy ostatnio rozgrama, nie wiem, ale to było bardzo dawno temu. Czas odnowienia zwiększony na początku o sekundę, na końcu. Z... Mniej o sekundę, okej. Okay. Obrażenia przeniknięcia, czyli przelecenia. 30 mniej. Ok i 0,2 AP mniej. I wybuch zwiększony, zobaczcie o 10 na początku i o 50 aż na końcu. I 500 przelicznik zwiększony. Ok, koszt many na początku taki sam, na samym końcu 20 mniej. Spokojna opcja E, czyli to co maksujemy. Koszt many 40 na wszystkich poziomach, to jest moim zdaniem grube. A obrażenia zwiększono o 10 na początku i o 30 na końcu i 10%. Przelicznik, sporo. Czas uzdrowienia z 6 sekund do 4. Później na 11, 2,5. Na 16 tylko 1 sekunda ta Rka ma, więc spoko. Miła sprawa, obrożenia zmniejszone. O 10, 15 i 20 dmg. No takie całkiem miłe te mówki. Myślę, że jak ktoś jest jakimś tam OTP Aniwi to się pewnie ucieszy. Tak myślę, eee, spoko. Nie wiem czy, czy, wątpię, żeby to była jakaś, wiecie, bardzo metowa postać ta Aniwia, ale... Na pewno ludzie, którzy są matematykami, docenią te zmiany, bo wydają się całkiem spoczko. Yy, dalej, Anka dostaje nerfy. Co ciekawe, po tych yy, wszystkich tam zmianach, ta, ta postać nawet w miarę się spoko odnalazła. No i nawet chyba aż dobrze po prostu. Więc, rzadka prędkość ruchu zostaje zmniejszona o 10 punktów procentowych, po prostu. ok Eko dostaje buffa. Eee, co ciekawe do dżungli, eee, skalowanie obrażeń zadawanych potworom na pasywce zwiększone o 100 punktów procentowych. No mało tego, jak w dżungli widywałem ostatnimi czasy, więc może mu to coś pomoże. Ogólnie AP dżunglerzy aktualnie są średni po prostu, więc coś trzeba zrobić. Tak samo jeszcze tam niższe będzie Nidalka, Gragas. Trochę tych AP dżunglerów, trochę miłości dla nich po prostu eee, dają w tym patchu. Przyrost many na Fizzie zmniejszono o 20. Czyli to jest co level dostajesz mniej o 20, więc całkiem sporo, tak jak przy Amumu to jest. Eee, Gragas. Gragas dostaje leczenie zwiększone o 2 punkty procentowe. Spoko. Czas odnowienia na W, czyli to, to picie winka o sekundę mniej. To są całkiem miłe buffy na Gragasa. Tylko jak mówię, oprócz leży że... No, aktualnie nie są jacyś zbyt dobrzy. Byli wcześniej fajnie, fajnie, fajnie sobie działali, bo Runing House było dobrym przedmiotem, aktualnie go nie ma i tak już kolorowo po prostu nie jest. Dalej, Irelia dostaje bufa, 2 AD oraz czas odnowienia na kół zmniejszony o sekundę. Jakieś ogromne buffy to to nie są, ale jest to zawsze po prostu Coś. Jakby no to i tak się w dużej mierze polega na tym, że się resetujesz, prawda? Więc, więc ten kół do mnie jest aż tak ważny, nie oszukujmy się. 2 AD. No zawsze coś. Ivern dostaje buffy. Wszyscy widzowie mi cały czas piszą, dawaj, Damian, Ivernem, dawaj, dawaj, buffy będą. Nowy chyba skin też będzie w ogóle. No i chyba trzeba będzie pograć rzeczywiście. Chyba trzeba będzie Ivernę odświeżyć. Nie Grałem nim prawie. Chyba 3 lata będzie. A ludzie cały czas pamiętają mojego jej z jakiegoś powodu. Nie wiem dlaczego, ale może on pomoże mi wbić Master'a, bo niestety niczym innym się nie udało. Ok, słuchajcie. Na Q czas odnowienia zmniejszony o 2 sekundy na wszystkich poziomach. Nice. E czas odnowienia zmniejszony o sekundy na wszystkich poziomach. Skalowanie na AP 10 punktów procentowych więcej. I Ereczka, czyli Daisy, 100 krotka po polsku. Atak speed po prostu ma zwiększony, więc częściej będzie stunować, tam dokapować raczej. No to są całkiem miłe buffy dla Iverna, muszę przyznać. Całkiem miłe. Widziałem kilku gości, co tym Ivernem grają i mają całkiem fajne win rate'y. Więc jest potencjał, jest potencjał. Możliwe, że tego Iverna potestuję i możliwe, że jeszcze w tym roku coś coś pogram. Może on mi Mastera da. Kiedyś mi dał Challengera, może teraz da Mastera chociaż. Zobaczymy. Jin, czyli jeden z najbardziej obrzydliwych pików w aktualnym patchu, dostaje nerfa. Skalowanie na kół zmniejszono o 10 punktów procentowych. No trochę mało, trochę mało. Jean ogólnie był najczęściej pikowaną postacią w poprzednim patchu. Taka ciekawostka. Cartus y, dostaje buffy. Koszt many na kół. Na pierwszym levelu jest taki, jaki był, ale z każdym, z każdym kolejnym zmniejsza się i na ostatnim. To jest 4 many mniej. I skalowanie obrażeń zwiększone o 5 punktów procentowych. To no nie jest to za mocne, nie jest to za duże, ale całkiem przyjemne. Karty z dżungli też już nie jest taki dobry. No i znowu mówię, kart znaczy ogólnie postacie pod APE w dżungli nie są aktualnie zbyt dobre, więc wiele postaci, jeszcze parę chyba postaci będzie pod ap, które dostają buffy. Kale, odporność na magię zmniejszona o 4. E, oraz E. Zmniejszona 5 punktów procentowych na AP. Yy, ogólnie Kale jest bardzo mocna, czy też może była bardzo mocna. Yy, robicie sobie tam na Shortufa, później Riftmakera i później coś tam się jeszcze robi. I naprawdę ta Kale wywozi, wywozi totalnie. I wydaje mi się, że te nerfy nie, wiecie, nie zabijają, jakby tej Kale. Nadal powinna być całkiem, całkiem, całkiem niezła, więc polecam sobie nią pograć. Kane. Yy, jeden z najlepszych dżunglerów w aktualnym patchu, więc nerfy. Pancerz 3 mniej, Q cool. Demer zmniejszono o 10 na wszystkich poziomach i czas odnowienia sekunda więcej na wszystkich poziomach. No, Kane mocny, mocny. Tak samo Goldrinker mocny. I to bardziej są też nerfy w tego Darkina, moim zdaniem. Aczkolwiek, są też niekiedy działa całkiem nieźle. Ale myślę, że jak najbardziej się tutaj nerf należał. A tutaj w drugą stronę, listing dostaje buffy. 3 armora więcej, czas odnawiania na W2 sekundy mniej. I E zadaje demerżu więcej o 20 na wszystkich poziomach. Spoka opcja, ma, niemal, niemalże niewidoczny. E, niewidoczny, bo Lissin jest ślepy, hehe. E, no, no ciężko, ciężko w tej mecie się nim gra po prostu. Jest wiele więcej lepszych postaci, co jest dziwne, ale nie wiem, Lissin jest taką postacią, że Riot, jeśli tylko, jeśli tylko Lisin będzie niedobry, to od razu będą bufować. A mojego Iverna co? Nie ruszali chyba przez dwa lata. Eh, dajcie spokój. Ale Lissin ucierpi, uff, od razu trzeba bufnąć. Albo tak samo jest zakali. Nie wiem, jest kilka takich postaci, które Riot. Chce, chyba, żeby ludzie grali. Czyli, właśnie, jakieś takie playmaker, playmakerowcy w stylu, właśnie, Sin'a, Akali i tak dalej. Że chcą, żeby w bencie były te postacie. No, bo to też chyba takie, wiecie, na kompetitiva są dobre postacie po prostu, nie? Tak mi się wydaje. A Ivern, ludzie są niegotowi na Iverna. Po prostu, prosta, prosta sprawa. Lulu dostaje nerfa. 10 obrażeń na kół mniej. Trafienie celu obydwoma pociskami zadaje 25% dodatkowych obrażeń. Spoko. Pociski nie zadają już zmniejszonych obrażeń kolejnym trafionym celom oraz pociski zdają 70% obrażeń stworom. Czyli, że w dżungli? Czy to jest na minionów? Kurczę, nigdy nie wiem jak to jest po polsku. Stwory, potwory, które, to z które. Nie jestem pewny. Albo to jest na dżungli, albo to jest na... ale to jest chyba na linii wydaje mi się. Chyba. Stwory... Nie wiem. Po angielsku jest lepiej. <laughs> Mordekaiser dostaje buffy, tak jest, 10 punktów procentowych, więcej obrażeń na Q, jeśli bijemy w jedną osobę. Spoko. Nie jest to jakieś takie, wiecie, turbo ważne, ale okej, okay. zawsze coś. Morgana dostaje nerfy na W, na plamę. Na początku jest tak jak było, ale później 8 damage'u mniej. Z tym, że tych Tików troszkę jest, prawda, A więc tego damage'u no, troszkę ucieka rzeczywiście. Ja trochę tą Morganą grałem na midzie, jeśli tylko dostawałem mida i w sumie dawała radę, Jarę bezpieczna, puszuje, tylko wtedy to były jeszcze te czasy, jak bo Leandry jest nieznerfione i Demonic Brace. a teraz pewnie już nie jest aż taka dobra, ale no ciekawe, że ją znerfili w sumie. Nasus zostaje buffa, pół sekundy na Q, mniej cooldown, lepiej się będzie stakowało. spoko. I dalej dostaje buffy, jak mówiłem. Kolejny AP Jungler. Koszt many zmniejszony o 20 na ostatnim poziomie. Na początku jest tak samo jak było. Minimalne obrażenia zwiększone o 20 na ostatnim. To jest tak jak było. Maksymalne obrażenia: 60. Można uderzyć więcej. Ok. I koszt many na leczonku zmniejszony o na początku 10, a na końcu aż o 30 many. jest sporo. Tak jak Wam mówiłem, no tutaj yy, jeszcze a propos Nidalki, no to yy, po pierwsze Running i House, a po drugie jeszcze tego Ar nie, nie Ardenta, yy, Atina się grało. Więc się tam nie zwracało uwagi na manę, ale teraz jak już nie ma tych rzeczy, no to to jest krucho. Krucho jest nawet z Nidalką, mało kto tym gra, więc no musieli coś zrobić, poszły bufy. Pantheon dostaje zmiany. Riot Games nie było zadowolone. Że ludzie zaczęli grać pantone na saporcie. No bo kto to tak widział, takiego, taką postać na saporcie. Więc chcą zrobić, żeby zwróciła ona na mida, na topa, może do dżungli ewentualnie coś. Ten deseń więc. Prędkość ruchu zwiększona, zmniejszona przepraszam, o 10. Umiejętność bierna. Gdy wrócimy do bazy, to dostajemy tam tą pasywkę, wystakowaną. Q. Cool. Zwrot czasu odnowienia po szybkim wypuszczeniu 60%. Ok. Koszt ma zmniejszony o 10 i kometarna włócznia już nie spowalnia, czyli to z tą, tą pasywką, tak? Ok. Obrażenia podstawowe na W zwiększone. O Jezu, ile? 80? Ok. Serio? No, to jakieś tylko błędy. Czekaj, to no naprawdę? Czemuż tyle? Kurczeczki. Ale chyba i tak się W ostatnio maksuje, nie? Chociaż? A może ja e się maksuje? Nie wiem, w sumie. Nie jestem pewny. E nie blokuje już w pocisku, wiesz? No i to też jest kurczę, No potężna sprawa, no bo właśnie dajwy były bardzo łatwe w wykonaniu od Pantheona. Teraz już nie będzie to takie proste. Spowolnienie przy zmianie kierunków, zmniejszone do, do 25% i wzmocnienie śmiertelnej woli. Służycie ładunku woli śmiertelnika przedłuża czas działania natarcia egidy. Ok. Gdy Pantheon uderza swoją tarczą, pochłania ładunki, woli śmiertelnika, zyskać 60% prędkości ataku? Szczerze nawet wam tego nie wytłumacza, co z tym chodzi. To jest bardzo dobre pytanie, o co z tym chodzi. Aha, dobra, jeśli miałeś pasywkę, to to E było dłuższe, prawda? A teraz, jeśli się skończy, to dostaje prędkość ruchu? Tak? Chyba o to chodzi. Jeśli dobrze rozumiem. Mam nadzieję, że dobrze rozumiem. Yy, na Rc ce Pantheon dostaje... Przebicie pancerza. Spoko. To tak pasywnie. E, tu jest ciekawa sprawa. E, Panteonem jak tam klikacie Rkę, to spada taka włócznia na początek. I ta włócznia będzie dawała slowa o 50% i będzie zadawać obrażenia. Dziwne. Ciekawe. E, ciekawe, ale dziwne. No, po prostu. E, I teraz będzie się jeszcze szybciej nam, szybciej sojusznikom Panteona po pojawiała informacja, że będzie tam właśnie Rkę zagrywał. Więc wydaje się to spoko. Całkiem Spoko spoko sprawa, no zobaczymy czy to pomoże do tego Pantona. czy rzeczywiście wróci go na topa, czy innego mida, zobaczymy, zobaczymy. Samira, Samira dostaje nerfy, no bardzo mocno grana postać wraz z Jhinem na Ileker. chyba najczęściej gra dwie postacie właśnie. Po pierwsze, duże, duży duży nerf moim zdaniem jest na pasywkę. Um, Samira miała coś takiego, że jeśli ktoś da sobie jakiegoś tam snera, stuna, to mogła zagrać tą pasywkę, że podrzucała przeciwnika. Teraz już nie będzie tego podrzuca, znaczy będzie podrzucała tylko wtedy, kiedy przeciwnik dostaje nokapa. I ona przedłuża tego nokapa, jakby nie. Więc no to jest moim zdaniem bardzo duży nerw na Samirę i to jest coś, co powinno być tak naprawdę od początku tej postaci Że nie powinna mieć tego, jak miała to wcześniej. No, taka sytuacja. Jednak yy, kół yy, tutaj jest tylko na Q i na RC zmniejszone leczenie. Przy użyciu krytów. Taka sytuacja to jest. Tak, także tylko niby tyle, aczkolwiek moim zdaniem, to, to, ta pasywka to jest całkiem spory, spory nerw. No. Bo tą pasywkę mogę bardzo często wykorzystywać. Bo, a teraz już nie ma takiej możliwości. Znaczy ma na nokapach ale nokapy są raczej rzadsze niż stuny, snery. No i tyle w sumie chyba nie. Serafina dostaje buffa, 10 HP więcej co poziom, także coś tam się nazbiera i na W. Osobista tarcza Serafiny jest teraz silniejsza o 50%. Okej, okay. spoczko. Szczerze zaczynam się troszkę przekonywać do tej postaci. Na początku mówiłem, że jest taka E, ale naprawdę uważam, że jej ultimate jest bardzo dobry, nawet bym powiedział, że jest chyba OP. Naprawdę, jeśli dobrze zagrasz RK, to jest tak bardzo użyteczna, że. że aż za bardzo chyba. Szywana. Tutaj Szywana dostaje buffy na Aramie i na Nexus blicie. I pasywka po polega na tym, że wiecie, tam trzeba zabijać smoki, żeby dostawać yy, rezisty. Na tych mapach nie ma smoków, więc musieli to jakoś tam inaczej zrobić. Ale jak ktoś krona na drift, tego to, to nie obchodzi. Talia. Kolejne trafienie na tego samego potwora nie zadają już zmniejszonych obrażeń na kół. I z tego co wiem, to tutaj chyba chodzi o miniony tym razem. Czytałem to po angielsku i pamiętam, że to chodziło akurat o akurat miniony. Twitch dostaje buffy. To jest ciekawe. Nie wiem, czy widzieliście, ale Twitch pod AP na saporcie był grany przez jakiś czas. Nie wiem, czy jeszcze to grają. A tutaj go buffują. Puh, ciekawe. Prędkość ataku zwiększona o 10 punktów procentowych. Spowolnienie na W zwiększono o 5 punktów procentowych na wszystkich poziomach. I da RC Dostaje 5, 10, 15. AD więcej. No, szczerze nie wiem, czy mi się to podoba. Ja nie jestem fanem Twitcha. Ogólnie strasznie irytująca postać. Jest niewidzialna. Odpala RK Z kilometrem napierdziela cię po potężny kryty. Dajcie spokój. Nie da się grać. Yasuo dostaje przy rozprędkości ataku. Jeden punkt procentowy więcej i tak samo też dostaje jone Nie wiem czy widzieliście, ale Yasuo i jone mają bardzo niskie win rate aktualnie. Z tym, że... Kurczę, szczerze powiem, że jak gram w tym tam D1, D2 to spotykam kurde niekiedy naprawdę silnych graczy i jone i Yasuo, ale częściej jone Wydaje mi się, że Yone jest naprawdę kurde mocny. Jest kurcze całkiem, całkiem niezły. Z tym, że dużo ludzi się jakby bierze za jone i Yasuo, żeby nim pograć, ale zazwyczaj im to nie wychodzi. Ale niekiedy, jak się trafią takie perełki, to ta postać jest w stanie naprawdę zrobić niezłe dymy. Rengar dostaje buffy, to jest ciekawa sprawa. Zwiększone leczenie z potworów 75 było, jest teraz 100%. Ok, i wóz dodaje dodatkowy demetr na, 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 na potwory. I to jest w dżungli, z tego co pamiętam. I to jest ciekawe, bo to może być buff na AP Rengara w dżungli. Także może tutaj Marcin Majkut, może dla niego tutaj buffy Riot Games zrobiło. Pamiętam, że tyle razy narzekał, że zabili Aperengara, dostał buffy, nice. Warwick, Ej, dostaje buffka, malutkiego tak naprawdę, dostał dwa dwa dodatkowe obrażenia na pasywce. Takie coś. I tutaj, czekaj, chwila tego przelicznika nie było? Tutaj dostaje 2 damage, a tutaj jest plus 15% dobraźni od ataku i 10 mocy umiejętności. Aha, czyli przelicznik mu dodali. O cholera, przegapiłem to wcześniej jakoś, jak po angielsku czytałem. A, to to jest takie fajne w sumie, dobra. To to jest niezłe. Aczkolwiek na Warwicku się nie buduje za bardzo AD i AP, ale jest to zawsze coś, spoko, 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 spoko. Jakoś to przegapiłem, jak po angielsku czytałem. Yy, talon dostaje bufa. Yy, 20 obrażeń więcej na W, ale chodzi tylko o te W, które wracają do nas. Te wracające, taka sytuacja? No to na niewiele było widać ostatnimi czasy, więc chyba bufik się należy. E, Wukong dostaje Buffa. Dżungli, co ciekawe. E zadaje 50% więcej obrażeń potworom. Ja gram trochę Wukongiem Dżungli i był całkiem miły, więc możliwe, że sobie go odświeżę. Przedmioty. No tutaj jest sporo zmian. Więc słuchajcie, mili Państwo, a w ogóle pokażę Wam, patrzcie, dostałem dzisiaj takie coś. O, taką gniotkę od Riotu z League of Legends Wild Rift, bo chyba za dwa dni wychodzi ten. Wychodzi na na, 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 na. na komórki, lol, wychodzi. Dostałem jeszcze takie rękawiczki. Takie o, i dostałem powerbanka. Jak coś na tym, na Instagramie wrzucałem, wrzucałem to jak coś polecam, mogę Instagrama śledzić. Ale dobra, przedmioty. Wróćmy do tego, co najważniejsze. Więc kolekcjoner, moim zdaniem, op i powinni go znerfić o wiele bardziej. On wcześniej działał na wszystkim, poza potężnymi potworami i wieżami, a teraz będzie działać tylko na bohaterach. Czyli wiesz, pomagał na przykład stworki tam, znaczy no, miniony dobijać, czy też jakieś cokolwiek w dżungli i tak dalej. Teraz będzie tylko na bohaterów, ale i tak uważam, że ten tem jest przesadzony. Muramana dostaje nerfy. Tutaj sytuacja jest taka, że Muramany zaczęli budować na AP Championach, na jakiejś tam na Ryze, na Orianie, Jakiś gościu z kolei to rozchmienił, no i znerfili to od razu. Także teraz będzie tylko przy, przy atakach podstawowych właśnie. Czy też za, przy umiejętnościach, które zadają obrażenia fizyczne. Także już nie będzie działać na Ryza, ani na Orjane. Ostrzegnie Boginsu, od teraz zamienia szanse na trafienia krytyczne, wyobrażenia przy trafieniu. Redukując szanse na trafienia krytyczne do zera, to mnie zastanawia, bo szczerze nie do końca rozumiem to, czy to jest nerw na jasło i -one? Nie wiem, szczerze nie wiem. Jak ktoś może teraz wyjaśnić w komentarzu, byłbym wdzięczny. Zekę dostaje zmiany. Zdrowie zmniejszono o 50. Pancerz zmniejszono o 5, ale czas działania oznaczenia zwiększono o 4 sekundy do 8. I obrażenia też są zwiększone o 5 na początku i o 20 na końcu. Spoko. To jest takie miłe, muszę przyznać. Na ramienik poszukiwacza, czyli tutaj, to jest ten item do zoni. Moc umiejętności jest zmniejszona o 10. Ok. Eee, konkretni dżunglerzy. No, nie widziałem tego też po angielsku chyba. Konkretni dżunglerzy, którzy zyskują. Wiele zyskują na szybkich atakach i obrażeniach obszarowych, żadzą sobie zbyt dobrze od początku, przed sezonu. Więc opisujemy ich szybkość szerszenia dżungli, którzy, którą otrzyma, otrzymali wraz z nowym systemem. Ataki podstawowe nie zadają już obrażenia od tego efektu. Okay, nie rozumiem tych zmian w ogóle. I wydaje mi się, że jej nie było po angielsku. Co to znaczy w ogóle? A takie postawienie nie mi już obrażenia od tego efektu. Ale jakiego? Spalenie przy trafieniu. Dobra, nie mam zielonego pojęcia, o co tu chodzi. I wydaje mi się, że nie było tego po angielsku, bo czytałem. Dziwne. Przedmiotów wspierających. Um, w wielkim skrócie, wszyscy, czy dużo itemów będzie tańszych. Ale no właśnie. Lustro, stówkę mniej. E Wskaziciel, cokolwiek to jest. Koszt to więcej, ok? Trybularz, zmieniają tutaj jak się buduje. Uh, mandat, naprawdę to się nazywa imperialny mandat? Kurde. Łączny koszt zmniejszony o 200, stówki, zmniejszone. O, tam nawet 40, ok? I obrażenia sojusznika zwiększone, co ciekawe 30 i do 50. Uh, item tutaj do leczenia, koszt do 2,5 koła też. Ulepszono wygląd cząsteczek podczas walki, spoko. Leczenie zwiększone. O 10, OK I mnożnik zmniejszony. Było maksymalnie z 50%, znaczy było 100%, a teraz będzie 50. Ok, coś kosztem czegoś. Yy, Solari 200 taniej i tarcza zmniejszona o 20 na początku. I o 35 na końcu. Było 420. I a Ajajaj. Szurelia 200 mniej. Wszystkie ogólnie supportowe i tam chyba i będą no teraz y, warte. Spoko. E, no bo wiadomo, w supportzie trochę mniej pieniędzy zarabiałem zazwyczaj, więc myślę, że jest ok. E, inspiracja. 5 damage mniej. Ok. Z trafieniem krytycznym przedmioty. 5 AD więcej, potęga wichury, 30 sekund mniej na ten aktyw, żeby się przesunąć, spoka opcja. E, tajfun, aha, czyli to jest, to jest item, że tego wzmocniany przez Orna, tak, ok 5 więcej, no ma to sens. Złodziej esencji 5 więcej, zapał, czyli zil 150 mniej, ciekawe, armata, tancerz, o 200 golda tańsze, spoko. Ogólnie dużo Carry, które polegają na autoatakowaniu, czyli jakieś Caitlyn, Tristana, Jinx, bardzo mocno upadły i ogólnie Carry troszkę są słabsze znaczy, no troszkę, no mocno są słabsze i głównie teraz w tym patchu grało się właśnie Gina e, i MFK pod Lethality, co ciekawe. E, grało się tam jakieś Kaisy i może Eze się jeszcze grało, ale wszystkich takie autoatakujących postaci nie za bardzo się. Nie za bardzo było warto po prostu. Łączny koszt śmiertelnego przypomnienia 100, 100 więcej, AD 10 więcej, spoko. Od Dominika pozdrowienia macie i 5 AD dostajemy, spoko. Ostrzeń skończoności nie zapewnia już skalowania, odebrali to, ale dali coś takiego. Jeśli posiadacie co najmniej 60% szansy na trafienia krytyczne, ostrzeń skończoności zapewnia 35% obrażeń trafienia krytycznego. Jak czytałem to po angielsku, to było 80%. A to jest 60. Nie wiem komu wierzyć. Ale chyba 60 brzmi lepiej. Tak mi się wydaje. Ok. Zmaną przedmioty. Luden dostaje bówka. Ability Heist 10 więcej. Ale odporność czy na no, przebicie odporności na magię zmniejszoną 4. Wieczna z Marslina. 10 Ability sta więcej. A Duskblade. Um, spowolnienie, które nakładamy jest tylko y, dla mele championów, nie dla randżów. Zastanawiam się kto był randżem, kto korzystał z draktora w sumie. W sumie Kai'sa się grało pod Duskbladę, ja tak słyszałem, więc może. Może o nią chodzi, no nie wiem. I ulepszona widoczność, gdy bohater staje się niewidzialny. Ale przecież go nie widać, to jak? He he. Y, zaćmienie. dostaje nerfa dla ręczów. E, tutaj chodzi o tarcze. Było 100, jest 75, było plus 30%, jest 20. No, okej. Okay. To jest też nerf w Gina, właśnie i w MFK, czyli dwie postaci, które były na grane granej. Były OP. E, przedmioty dla obrońców żarbami 100 więcej, zdrowia 100 mniej. Podrożyli to jeszcze jest mniej zdrowia. Zasięg pola ośniżenia zmniejszono o 25%. Mityczny efekt zwiększenia rozmiaru zwiększony o. zmniejszony o 1,5%. Ok. Dobra, albo mi się wydaje, albo to było 8% na angielskim. Czy ktoś tutaj w tym polskim omówieniu troluje, czy. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, ale niekiedy tak się zdarza, że różnią się rzeczy w polskim i angielskim. Nie, nie wiadomo komu ufać, kurczę. E, I czas działania spowolnienia super doładowania, ładowania, zmniejszone pół sekundy. Ok. Sklep z przedmiotami. Po pierwsze, z tego co pamiętam, można właśnie zmieniać sobie rozmiar. To jest ok. E, będzie opcja właśnie polecanych przedmiotów. Mają to niby zczytywać od tam naj, od najlepszych graczy. To jest ciekawe podejście. I chyba tyle takich ważnych rzeczy, bym powiedział. O, możemy wyszukiwać przedmioty w innych językach. Spoko. Na pewno będę pancerniaki wpisywał teraz w sklep. E, czat w grze. O, w ogóle pewnie zauważyliście, ale jest, jest ten nowy czat w grze. Nie wiem, w ogóle mi się nie podoba. Nie wiem, po co oni to zmieniali. Dziwne. No, ale coś tutaj poprawiałem także spoko. Nexus Blitz powraca. Fajnie, ale chyba nas sobie bardzo nie obchodzi. Aktualizacja gier rankingowych. To jest ciekawa tutaj sprawa. Ogólnie na pewno zauważyliście ostatnio, że LPki troszkę tak dziwnie działają. No ja na przykład dostawałem między 13 a 15, a traciłem 23, także tak, ja też to mam. No pozmieniali ogólnie trochę te, te rzeczy, coś tam jest to związane niby z presezonem i to, to jest po to, żeby w sezonie to wszystko spoko działało. Tak mniej więcej, ale dodali też to, że DK w diamencie będzie trochę inaczej teraz działał i... i, i... Znaczy tutaj w Mistrz i tak dalej, wyżej jest tak samo jak było, ale w Diamencie zrobili tak, że jest 28 dni, czyli jak zawsze, ale trzeba też grać, właśnie gry, i zagranie jednej gry daje 7 dni, a tam ja w Masterze ta jedna gra to jest jeden dzień aktywności. Ale to chyba, chyba każdy to rozumie, tak? czy nie? Tak, jak dojdziecie do Diamentu, to, to się mnie spytajcie na streamie, jak coś to Wam dokładnie to wytłumaczę, ale wydaje mi się, że to jest w miarę... W miarę chyba proste do zrozumienia. W wielkim skrócie, raz na 28 dni trzeba zagrać. Będąc w diamencie. Inaczej spadniecie. Eee, o, że zwrotu. Okej. Okay. Że dostaniemy. Dobra, fajnie, dzięki. Naprawione błędy. No, raczej pomijamy. Chyba nie było tutaj nic takiego znaczącego. Coś tam z Yumi było. Eee, że, 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 że jej W było zbugowane, ale naprawili. O, reszta chyba nie była jakaś ważna. O, jakiś Bóg był na to, na Kale. Nie wiedziałem o tym. Spoko. O, ale starczy: Katarina, Diana, Kiana, Jana, Rel, i rakan O, jest Ivern. No, ładny jest ten skin, jak kurczę. Diana, prestiżowa edycja. O, spoko. To jest Katarina, tak? Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. To jest co? Jona? Okej. Okay. To jest ta rel, nowa postać. Zajarakan, spoko. No ten Ivern wygląda kazacko, nie będę ukrywał. Kurczę, aż chce się grać Ivernem. Azirek, Ornik i Dianka. I oczywiście jeszcze Chromki. O, sporo tego. O, do Iverna? Są do Iwerna, Oj, 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 dobrze. To mi się podoba. No ta Jonna trochę dziwnie wygląda. Bardzo dziwnie. Nie wiem, ta głowa jest. Znaczy to, ten kapelusz jest jakiś dziwny. Kiana. Spoko. Rel. Spoko. Zajka, Spoko. O, Rakan fajnie wygląda. Ale ma kurde gościu brwi. Uh, uh, uh. Ivern, no, pfff, fajne. Ivernik? Yy, Boże, Ivernik Azir? Fajny, ładnie wygląda. Fajny, ma Ten Orn. Orn chyba po, pff, nie wiem ile tam, 3 lata? Może 4 nawet już dostaje skina? Albo 5? Czekaj. Nie, 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 nie wiem. Nie, długo, długo nie, nie, nie miałem żadnego skina. Więc fajnie, że w końcu coś dostaje. KDA Kaisa jeszcze. Okej, okay, tyle. Tyle, mieli Państwo. Zobaczymy, kiedy będzie ten następny patch. Ale będzie coś w tym miesiącu jeszcze, także pewnie zrobię to. Eee, przybliżę Wam to, a tak to już następny taki konkretny to będzie start nowego sezonu. Tyle mieli Państwo, dziękuję pięknie za obejrzenie. Zapraszam na streamę inne filmy na YouTube życzę Wam miłego. Dziękuję. Bye bye.